Witajcie Pani. Po raz pierwszy mam taki zaszczyt z tak dużego grona. Chciałam się podzielić moim świadectwem tego, co spotkało mnie Jezusa. Byłam chyba na rodzinie katolickiej. Doświadczyłam w swoim życiu bardzo dużo kopii Boga. Takich naprawdę perfidnych. Takich, które tak naprawdę zniszczyły moje życie. Zniszczyły mój obraz, patrzenie na Boga. Byłam w sumie drugą córką moich rodziców, młodszą. I byłam w sumie wychowywana w takim kluczu, że ona jest lepsza. Ona jest zawsze tym wzorem, ona jest taka jak moja siostra. Ja bardzo długo tak męczyłam się z tym i próbowałam nadrobić pewnymi rzeczami, tak? Próbowałam być właśnie bardzo silną kobietą, taką niezależną, kurczę, mnie to nic nie pokona, nie? Ja sobie dam radę w życiu. I bardzo często właśnie byłam porównywana właśnie z siostrą w szkole, zawsze byłam właśnie taką etykietą siostry, takim cieniem, który za nią chodzi. Chodziło się do tego samego liceum, gimnazjum, do tej samej podstawówki chyba nawet, więc zawsze byłam po prostu cieniem siostry. I jakoś tak trudno mi zawsze z tym było. Mimo, że tego gdzieś tam nie przyznawałam, bo wydawało mi się, że w sumie siostra jest fajna, nie? To ja w sumie tam mogę być podobna do niej. Tylko, że ja w tym wszystkim zgubiłam po prostu to, kim naprawdę ja jestem. A nie jestem siostrą Kasi, tylko jestem Anią. Więc było mi z tym bardzo, bardzo źle. W rodzinie w sumie też miałam coś takiego, że czułam zawsze, że moja mama bardziej kocha moją siostrę niż mnie. Siostra urodziła się z tymi wszystkimi operacjami, które przeszła, czy z chorobami, tak? I tymi operacjami, które przeszła, więc ja miałam coś takiego, że poczekaj, ja to byłam zdrowa. W ogóle od początku byłam szczęściarą, bo w sumie nawet nie urodziłam się z tą żółtaczką, która tam dziecko zawsze ma. Ale pamiętam, że po tym w sumie weszłam w jakiś taki w ogóle mechanizm, że na chorobie próbowałam zbudować takie zainteresowanie drugiego człowieka. Że cieszyłam się, jak coś mi było. Też przez to cierpiałam długi czas na migrenę, bo to było takim moim trochę kluczem, żeby kogoś przy sobie zatrzymać. Miałam też takie w ogóle podejście, że mi w życiu niczego nie brakuje, bo jestem w sumie, że tak mówię, ja to Boga nie potrzebuję. No bo tak, poradzę sobie sama, silna, odważna jestem. Skończyłam studia. Idąc na te studia też miałam takie, wtedy pamiętam, że poczułam, że ja w końcu zbudowałam coś, co jest jakby taką moją rzeczą, którą sobie wypracowałam. Bo tam już nie było siostry. No więc wtedy stwierdziłam, tak, teraz jest Anna niezależna, śmiało idę przez życie. Ale oczywiście się potykałam. W sumie miałam 19 lat, poznałam swojego pierwszego chłopaka. On był ewangelikiem, więc w rodzinie przeżyłam, że tak powiem, horror, bo no jak to, nie jest katolikiem? Co ty teraz robisz? No więc ja oczywiście stanęłam, mówię, nawrócę. Mówię, co? Ja nie nawrócę? Nawrócę. No więc miałam taki mesjanizm, nie? Że zawsze jak ktoś się pojawiał, no to stwierdzałam, że ja tego człowieka po prostu nawrócę. No więc tak męczyłam się 4 lata. Oczywiście kochałam na zabój, byłam w stanie zjeść wszystko. Mówię, tak, przecież Jezus mi obiecał, ja go nawrócę, tak? Wtedy zaczęłam myśleć o ekumenizmie. Mówię, dobra, przecież ekumenizm jest, nie? Jak jest ekumenizm, da się jakoś to pogodzić, nie? Mówię, jakoś tam przekonam go, że dzieci będą katolikami. On mi swoje, ja mu swoje. I pamiętam, że taką czarę goryczy się przelało to, kiedy jakby ja nie chciałam z nim zamieszkać, powiedziałam, że tego nie zrobię. No więc on po prostu wtedy stwierdził, że no to nie mamy dalej, że tak powiem, z sobą nic wspólnego. A więc oczywiście ja przeżyłam kryzys. Mówię, o nie, jak to teraz? Ale jeszcze taka jedna rzecz, która mi się teraz też przypomina. Mając 16 lat, byłyśmy z siostrą i z moją mamą w takiej, ja to nazywam pseudo-wspólnocie. Była tam kobieta, która rzekomo miała charyzmaty. Tak naprawdę ja z czasem później, jak poznałam prawdę, stwierdziłam, że kobieta po prostu była chora psychicznie. Więc wkręciła nam taką w ogóle jazdę, że właśnie ja w ogóle tak myślałam, że Bóg jest Bogiem obłędu. Że zbliżanie się do Boga właśnie prowadzi do jakichś takich, nie wiem, upadków w Duchu Świętym, ale takich naprawdę, nie wiem, tarzania się i tak dalej. Ja się go bardzo bałam, w ogóle przez to też bałam się w ogóle Boga. Cały czas miałam właśnie taki obraz Jego, że jeśli będę w Niego wierzyła, to będę po prostu wariatką. Ale nie w takim znaczeniu wariata dla Jezusa, tylko w takim znaczeniu właśnie kogoś chorego psychicznie. Ja tego się bardzo bałam. I właśnie pamiętam, że to wydarzenie, kiedy ja poznałam prawdę, uświadomiło mi, że właśnie cała moja osobowość, to kim byłam, było właśnie zbudowane na tym doświadczeniu, na tym, że ja po prostu zawsze chciałam być po prostu silna, jak skała, jak taka stal, której po prostu nic nie jest w stanie przemóc. W sumie w czasie moich studiów, ja cały czas byłam właśnie z tym ewangelikiem, i w sumie poszłam na 5 rok, on już mnie zostawił, więc dalej po prostu już szłam sama, mówię, tak, teraz po prostu wyzwolona kobieta, teraz po prostu wróciłam do Jezusa. Wtedy jeszcze pamiętam, byłam w takiej wspólnocie mocnych duchów w Łodzi, bo w sumie tam na razie mieszkam.
I jakby to był kościół, który też był kościół katolicki, więc ja miałam takie, że jakby to było coś trochę innego niż je znałam wcześniej. I wydawało mi się, że ja tam w ogóle spotkałam Jezusa, nie? I tak jakaś tam spowiedź, mówię, o, w ogóle tak czułam, że to życie gdzieś tam się podniosło, ale ja wciąż tak jakby, ja wciąż stawałam się coraz silniejsza, a tak jak naprawdę nic się takiego nie działo. Jakby znów wpadałam w te same grzechy, znów wpadałam w jakieś takie samo myślenie, tak jakby moja siła nie była siłą od Boga, tylko taką moją, gdzie ja sobie tam, że tak powiem, pakowałam, nie? Mówię, dobra, to jeszcze mam parę kilo, przecież dam radę. I pamiętam, że będąc właśnie w tej wspólnocie, też miałam takie marzenie jeszcze z dzieciństwa, że ja zawsze chciałam pracować w placówce chrześcijańskiej. Mówię, nie, to ja będę, to będzie wszystko grało z moimi wartościami, które ja w życiu preferowałam. I faktycznie pracowałam w placówce chrześcijańskiej, katolickiej przez 1,5 roku w sumie, ale jakby sama się później poddałam, bo to chrześcijaństwo zaczęło mi się po prostu rozmijać, że to nie był ten Bóg, którego ja chciałam znać. Była to też pewna kobieta, która dla mnie trochę próbowała być moją matką. Ja miałam takie wrażenie, że ja jakby spod wpływu mojej mamy już wyszłam, a ona wciąż próbowała mi narzucać rzeczy. Jakby fakt, że ona coś tam nie komplementowała, dostrzegała pewne rzeczy we mnie, ale wciąż jakby miałam takie wrażenie, że ona steruje moim życiem. I właśnie w pewnym momencie były tam właśnie organizowane kolonie. I ja mówię, dobra, to ja w ogóle pojadę, nie? Ja też byłam wychowawcą, więc sobie siłą rzeczy. Po prostu pojechałam na te kolonie, no i tam poznałam chłopaka. I ja mówię, jest, mówię, w końcu, człowiek z nieba, nie? Czy wtedy tak nie myślałam. Nie znałam takiego określenia, mówię, że ktoś jest z nieba. I poznałam tego chłopaka, no i oczywiście tak, że tak powiem, kliknęło, nie? Oczywiście ja tam swoje wszystkie modlitwy wcześniej pompejami odmawiałam, w ogóle 168 dni modliłam się na różańcu, dzień w dzień 3 różańce. Więc takie miałam, dobra, jak omodliłam to, skoro pierwszy związek mi nie wyszedł, no to teraz jak omodliłam, no to już wyjdzie, nie? No, że poczułam pewność, mówię, dobra, w ogóle jedziemy z koksem, nie? Okazało się, że nasz, że tak powiem, koks trwał 3 tygodnie, później się skrzaniło. No ale ja, oczywiście z moim mesjanizmem, stwierdziłam, że przecież to nie jest możliwe, że to się nagle skrzaniło. Po prostu ja w ogóle nie wiem, może jestem niewierząca albo coś, więc zaczęłam szukać Boga. Tak go mocno szukałam, że właśnie rozpoczęłam taki seminarium odnowy w Duchu Świętym. To był w ogóle jakiś pomysł w moim życiu, bo ja w pewnym momencie w ogóle stwierdziłam, że ja w ogóle opętana jestem. I mówię tak, kurde, no przecież, no, i tak mówię, nie, Boże, ja Cię znajdę, nie? Poczułam w ogóle taką totalną pustynię, ale to po prostu taką, że ja byłam w ogóle wyzuta z wszelkich emocji. I znam, co to moja siostra właśnie towarzyszyła mi w tym wszystkim, mówię, Ania, ja Cię w takim stanie jeszcze nie widziałam. Mówię, Kasia, ja w ogóle nie wiem, co mi się dzieje, po prostu wszystko mi się rozjeżdża, nie? Ja mówię, ten w ogóle gość mnie atakuje w ogóle wszystkim, stwierdza, i tak. Tam niby stawałam wprawdzie na tej odnowie, a jeszcze dostawałam właśnie od tego chłopaka takie różne, że jesteś tu nie taka, tu jesteś nie taka, jeszcze ja dobra, no tak, ja staję w prawdzie, no to tak, no tu jestem perfekcjonistką, jestem tym. I w pewnym momencie po prostu stanęłam, dość, że skończyłam pedagogikę, więc wszystkie te mechanizmy różne rapie znałam, więc próbowałam sobie pomóc po swojemu, nie? I tak, dobra, teraz tak, jak się bierze ten mechanizm, to trzeba tak. Ja więc po prostu cały czas, jak nie działałam z łaską Bożą, tak jakby poznawałam prawdę o sobie, ale nie było w tym w ogóle łaski. To było coś takiego, że ja po prostu próbowałam na siłę siebie tam pozmieniać i tak tańczyć, jak ktoś mi zagrał. No i to było bardzo słabe. I tak męczyłam się, bo to seminarium trwało 10 tygodni, a ja, że byłam bardzo ambitną katoliczką, to stwierdziłam, że zrobię jeszcze jedno, nie? Zrobiłam jeszcze jedno. No to takie już miałam trochę przebłyski. Jeszcze w sumie ten chłopak trochę mnie tak jakby zaczął nakierowywać, że no ten kościół katolicki to tak trochę nie bardzo. No to ja mówię, dobra, to trochę nie bardzo. No to zaczęłam tak troszeczkę szukać prawdy. No i tak cały czas właśnie gdzieś tam przesiąknięta właśnie tą odnową w Duchu Świętym. W ogóle też ostatnio mi Duch Święty przypomniał, jak któregoś razu stwierdziłam z tym, że tak beznadziejna, że ja po prostu nie potrzebuję w ogóle własnej woli. Ja mówię, Boże, w ogóle po co mi to wziąłeś? Po co mi to w ogóle dałeś, nie? To w ogóle zabierz sobie. A ostatnio się dowiedziałam, że tak naprawdę poddałam się pod działanie demona wtedy. No i to była okrutna prawda, którą ostatnio poznałam. W każdym razie i tak się męczyłam. W sumie to wszystko trwało w tamtym roku, jakoś w przełom września, tak zaczęłam tak w wrześniu, do seminarium. No i tak sobie, że tak powiem, cierpiałam cały czas, bo jeszcze miałam też takie myślenie, że trzeba cierpieć, bo jak ja będę cierpieć, to w ogóle rosnę, ja w ogóle idę do przodu. Diabeł mnie dojeżdża, ja twierdziłam, że trzeba przecież cierpieć. Ja się dowiedziałam, że jednak to Jezus za mnie umarł, ja już nie muszę, no to tak mi się troszkę dziwnie zrobiło, że jak to, już nie muszę. Więc właśnie ten chłopak wtedy, on grał w takim zespole uwielbienia i on mi powiedział właśnie o takim kościele Zwycięstwo w Łodzi. I mówi, przyjdź, zbadaj to sercem. Ja oczywiście poraniona tamtą pseudo wspólnotą, dziwnymi kopiami Boga, które były w moim życiu.
I stwierdziłam tak, dobra, no to ja zaryzykuję, nie? Ja pójdę. Ale tak jeszcze miałam, że tak, z ewangelikiem byłam. Tu kościół taki trochę protestancki. Ja mówię tak, w ogóle jaka jazda, nie? Anka, bo to co ty robisz, nie? Więc mówię tak, nie, no to może to jest głupi pomysł. Pamiętam, że poszłam, no tak pierdyknęli tam jakimś zdaniem, a ja mówię tak, Boże, to w ogóle o mnie, nie? I tak stałam i mówię tak, i po prostu ja chciałam wyjechać stamtąd, bo też miałam doświadczenie takich, ja tak nazywam czarnymi mszami, takich dziwnych modlitw właśnie kościoła katolickiego, właśnie egzorcyzmów. I się tego strasznie bałam. I miałam coś takiego, że mówię, kurczę, Boże, ja w ogóle wieję stąd, będzie tu są drzwi, nie? Ale miałam takie, ja jestem z tobą. I tak mówię, dobra, ty jesteś, no to ja może jednak zostanę. To było, jak już pamiętam, chyba w kwietniu. Poszłam na pierwszy raz. Później właśnie zaprosiła moją siostrę na maraton, która też chciała wiać, bo jej się przypomniało też coś. Ja mówię, Kasia, spoko, mówię, w ogóle nie lękaj się, nie? Mówię, ja też takie zdanie kiedyś usłyszałam i zostałam. I właśnie pamiętam, wtedy to był już kwiecień. No ten chłopak dalej grał w tym uwielbieniu. Ja dalej zaczęłam przychodzić do tego kościoła. I jeszcze tak, jak byłam taka ambitna, ja mówię, dobra, teraz tak, przeszłam dwa seminaria odhaczone, tyle modlitw odmówiłam, to mówię, jeszcze jest taka jedna rzecz, której nie zrobiłam jeszcze w tej wspólnocie mocnych duchu, fundament rekolekcji ignacjańskich. Mówię, jadę, w milczeniu, ja jestem gotowa, ale mówię, dobra, będę milczeć. Nie, milczałam przez tydzień. I miałam coś takiego, że ja czułam takie trochę, że, znaczy inaczej, ja czułam, że to jest Bóg, tylko że ja nie wiedziałam, że Bóg, którego podjęłam w Kościół katolicki, nie jest tym, którego ja teraz wierzę. I ja mówię tak w ogóle, pamiętam, że tak siedziałam tam i mówię tak, Boże, to był jakiś ostatni dzień. Patrzę tak, krzyż, patrzę ksiądz, patrzę monstrację. I mówię tak, dobra tata, spoko, ale mówię tak, trzech was jest? Mówię, no jak to? I miałam tylko takie zdanie, wtedy nie zajmę się tym teraz. Mówię, dobra, staram się zająć, poczekam, nie? I tylko usłyszałam takie, że bo ja mówię, to znaczy było takie na koniec, to zapytaj Boga, gdzie masz iść do wspólnoty. I ja nie usłyszałam wspólnoty mocnej w duchu, bo usłyszałam zwycięstwo. Mówię, dobra, to pójdę do zwycięstwa. Boję się tego kościoła, ale pójdę. Chociaż byłam bardziej przekonana. A więc poszłam do kościoła zwycięstwo. I ja właśnie tak wróciłam w czwartek z tych rekolekcji, bo to już jesteśmy w maju tego roku. I ja mówię tak, jestem, ja mówię tak, dobra, mówię, w czwartek wróciłam, w niedzielę jest maraton, nie, z Jezusem. Mówię, dobra, śmigam tam, nie? I miałam takie powiedz świadectwo. Mówię, dobra, spoko, nie ma problemu, nie? Wyszłam. Ja w ogóle ogłosiłam, słuchajcie, Jezus żyje, ja w ogóle spotkałam Jezusa. Nie czułam tego w ogóle. Miałam cały czas, miałam taką samą pustkę, jaką miałam wcześniej. Ale mówię, ja spotkałam Jezusa w ogóle. On mnie uzdrowił. Łeb mnie bolał dzień wcześniej strasznie. Ja mówię, on mnie uzdrowił w ogóle, wszystkie choroby poniósł. Ja tam w ogóle powiedziałam swoje świadectwo. Zeszłam, nie? A jeszcze pamiętam, wtedy miałam taką opaskę, nosiłam, I am second, nie? Jestem druga. Mówię, dobra, jestem druga. W każdym razie stałam tak sobie tam, później mówię, dobra. I w ogóle, co jest ciekawe, to było dla mnie hitem, kto mi ogłosił Ewangelię. Jak wyszłam później tam, jeszcze właśnie poszłam za kulisy, tam przywitałam się z chłopakami i wyszłam tak na tą scenę, a tam stała pewna kobieta. Tylko niestety jej wygląd przypomniał mi moją ranę. Przypomniał mi kobietę, która 10 lat temu zniszczyła życie mojej rodziny i zniszczyła moje życie. To była kobieta bardzo podobna do tej, która wtedy była w tej pseudo-wspólnocie. A ja mówię, Boże, chyba sobie żartujesz? To ja stąd spadam. Tylko mówię, trendy do wyjścia. A ona mówi do mnie, ale wiesz co, mówię, ja cię znam. A ja mówię, ty, ja też cię znam. I no, co jest ciekawe, ja 3 lata przed tym mieszkałam na Widzewie w Łodzi i tam była taka Biedronka. I ta kobieta, ja ją zapamiętałam z tej Biedronki, nie? A ja mówię do niej, ja też cię znam. Ja bym pracowałaś w Biedronce na Widzewie. Ona mówi do mnie, no. A ja mówię, wiesz co, ja się stamtąd pamiętam, ale mówię, ja się ciebie bałam. Mówię, bo ty przypominasz mi kobietę, która kiedyś zniszczyła moje życie, która zniszczyła życie mojej rodziny. I ona mi w ogóle zaczęła właśnie opowiadać o Jezusie, ona zaczęła w ogóle prostować pewne rzeczy. I pamiętasz, też powiedziała wtedy do tego chłopaka, z którym ja jeszcze wtedy byłam, że ja ci ją wyczyszczę z religii. I ja mówię, dobra, spoko, nie? No i tak, ona, to było w ogóle tak, że umówiliśmy się z całym uwielbieniem, że pójdziemy na obiad, nie mogłyśmy tam dotrzeć. Jechałyśmy chyba godzinę w ogóle, trasę, którą trzeba przejechać 20 minut w niedzielę, więc jechałyśmy chyba z godzinę. I tak, ona w tramwaju, ona mi nawija, że w ogóle z Maryją to nie jest tak. Ja mówię, jak to nie jest tak, nie? Przecież to Matka Jezusa. Ja w ogóle tam już tak jej zaczęłam odsytem bronić się trochę. Ale no nic, słuchałam, ale naprawdę miałam ochotę po prostu wiać, nie? Bo mówię, kurczę, znowu jakaś babka nienawidzona w ogóle, tam ta też była nawiedzona, ta pewnie też. Jeszcze podobna, to byłby szok. I ja pamiętam, że tak jechałyśmy i ona powiedziała taką rzecz, ja się za ciebie pomodlę. Ja mówię, tak chodziłam po nią tak, ale kiedy się za nie pomodlisz? Ale kiedy się za nie pomodlisz? No już się zaraz pomodlę. I pamiętam, że na ulicy Więckowskiego w Łodzi przyjąłam Jezusa. I mówię tak, mówię, dobra, mówię, w ogóle wiesz, czy się, miałam taką właśnie jakby taką, pod, nie wiem co nazwać, takim poddaniem, bo ja cały czas czułam jakby taka się dociskana w ogóle w umyśle,
też jakby przez tą relację, w której byłam, która niestety dalej nie służyła mojemu jakby rozwojowi, tylko jakby ściągała mnie w dół, też miałam takie właśnie, czułam taki właśnie bardzo zaburzony umysł. Ja w ogóle miałam taką sieczkarnię tam po prostu, nie? Jak po prostu ktoś mi, nie wiem, trociny jakieś nakładał do głowy i bardzo było mi też z tym, że ja w ogóle takie miałam coś, że o Boże, ja tak w ogóle nie przyjmę tego Jezusa. Ja na przykład tak nie wiem, bo ten umysł jakoś tak nie ogarnia, więc mówię, w ogóle co jest grane, nie? I pamiętam, że ona wtedy się na to modliła. Ja się naprawdę poczułam, ale wiesz co? Ja mówię, ja to się w ogóle czuję, jak ja się lubię. Nie? Ja mówię, tak, ale w ogóle jazda, nie? I ona do mnie, że ona zaczęła do mnie śpiewać w językach. Ja mówię, ty naprawdę, ja się czuję, jakby to mój ślub był. Ona mówi do mnie, że on jakoś tak mi wytłumaczyła właśnie, że cel, że aniołowie, że właśnie, że w niebie jest w ogóle taka wielka impreza, nie? Ja mówię, i chodźcie w ręce, to były w Łodzi. Pamiętam, że pierwszą rzecz, którą zrobiłam, nosiłam koronkę na palcu. Ja mówię, ty wyrzucę, nie? Ona do mnie mówi, ty z w ogóle do takiego spływu tam, nie? No to już chciałam tego spływu. Mówię, dobra, tam 36 zł, nie dam radę, nie? I cóż, i później pamiętam, że tak nie mogliśmy dotrzeć, nie? Jeszcze miałam taką rzecz, ja jeszcze tak miałam mesjanizm w sobie. Mówię tak, jak ja się tak do tego Jezusa zbliżam, to ja tego chłopaka znowu nawrócę, nie? I taka mówię, dobra, zbudowana była, mówię, teraz to wszystko powiem, powiem, super, spotkałam Jezusa, nie? W ogóle, wiesz, świat przed nami otwarty. Ale było tak, że ja do niego podeszłam i tak czułam, że on tak nie kuma trochę, nie? I ja mówię, aha, to może tak jednak nie coś nie ten. Ale mówię, dobra, no ale ja przecież jego nawrócę, nie? No więc miałam całą taką wizję, w ogóle takie miałam, że właśnie różne obrazy, ale była taka jedna rzecz, którą kiedyś właśnie jakoś, jak położyłam ten, jak już byłam nawrócona, położyłam na nim rękę i ja czułam, po prostu jakby takie szkło odbijało mi się w dłoń. Ja mówię, Boże, w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale dobra, nie? Mówię, może jakoś tam to leczyć. W ogóle sobie tak wkręciłam, że ja go będę w ogóle tam leczyć, że będę mu pokazywać różne rzeczy, że ja wytrwam, że ja przecież tutaj też mam pedagogiczne wykształcenie, więc wszystko znam, nie? I przecież no spoko, nie? Zaczęłam pokazywać rzeczy w ogóle w pewnym momencie po prostu, znaczy w ogóle po moim nawróceniu jakby zaczęło się to wszystko jakby tak prostować, że jakby zaczęło upadać rzeczy, które nie były z Boga, między innymi ta relacja. Chociaż ja bardzo długo tłumiłam to i po prostu miałam takie, dobra, dam radę, nie? Dojechało mnie strasznie, ale dam radę. I pamiętam, że wtedy też zadzwoniłam do brata tego chłopaka. Ja mówię, weź mi coś powiedz, nie wiem, ja jestem nienormalna, czy on. Ja mówię do mnie, ale wiesz, myślałam, że jest wszystko okej, okay, to po prostu stań w prawdzie. Ja mówię, dobra, nie? Stanę. Pamiętam, usiadłam, więc tak ostrzegam, i tak mam nadzieję, że to może to minie. Usiadłam i wypisałam 3 strony na 4. Rzeczy, które mnie poraniły. No i ułożyłam. I mówię, jest, może stanęłam w prawdzie. Trochę tak słabo to wyszło. Nie, znaczy nie dziwię się, że mnie zostawi później, nie? Ale mówię, dobra, jak prawda, to prawda, nie? Choćby najgorsze, to zawsze prawda. Nie, dobra, prawda boli, nie? Prawda broni się sama, tam sobie tam tłumaczyłam. I właśnie później był taki też moment, gdy przyjęłam chrzest 30 czerwca, to była taka ciekawa rzecz, że przed samym tym chrztem spotkałam się z koleżanką, z taką bardzo zagorzałą katoliczką i ona do mnie mówi, jak w ogóle zmienisz wyznanie, to ja cię będę prześladować. A ja mówię, dobra, to się ochrzczę. Więc się ochrzciłam. Wtedy wiedziałam, że po prostu ja świadomie podjęłam to, kim ja chcę być, czyli chcę być chrześcijanką. I jakby właśnie to było też ciekawe, że ja tak bardzo mocno tłumiłam właśnie wiele rzeczy. Bo zawsze miałam takie, ja przytrzymam, nie? Ja przytrzymam, dam radę w ogóle. Bóg jest ze mną, nie dam radę. I właśnie też pamiętam, że w pewnym momencie jakby ja otworzyłam się też na to, żeby właśnie mój lider uwielbienia, Artur Szczepaniec, który też tutaj jest w kościele, no może nie dzisiaj, bo wraca ze Stanów, ale właśnie on, pamiętam, że powiedział mi jakieś takie zdanie właśnie odnośnie uwielbienia, bo jeszcze była taka rzecz, że ja właśnie stanęłam w ogóle w tym uwielbieniu, totalnie nie umiem śpiewać, znaczy nie wiedziałam, że umiem, znaczy nie wiedziałam w sumie, co to jest, ale mówię, dobra, no tam umiem tam coś tam zaśpiewać. I właśnie na tym chrzcie jedna z dziewczyn, która też śpiewała uwielbienie, wychwyciła mnie i moją siostrę. Ja mówię, dobra, mówię, zawsze chciałam śpiewać do Jezusa, mówię, będę śpiewać. Nie, mówię, nie umiem, ale dobra. No więc i było coś takiego, że przez to, że ja tak jakby nie potrafiłam sobie poradzić z tą relacją, a tutaj miałam propozycję uwielbienia, to chyba też był w uwielbieniu, a zarzucał mi to, że ja jestem w wielu sferach jego życia, więc wtedy mówię, dobra, no to ja mówię, zrezygnuję z uwielbienia, nie? To jedno zostawię, z uwielbienia to zrezygnuję. On sobie uporządkuje, to ja go łączę. Zadzwoniła do mnie wtedy właśnie ta Agnieszka, która mnie wychwyciła. Mówi tak, Ania, stało się coś? A ja mówię, nie, no wiesz, no tak, nie, ja to chyba, wiesz, nie mogę. Ale wtedy pamiętam, że miałam taki powiedz i prawdę, więc ja po prostu powiedziałam jej, słuchaj, no nie mogę się dogadać z tym chłopakiem. Mówię, boję się tego, że jakby skrzywdzę go tym, będąc w tym uwielbieniu. Ona mi powiedziała wtedy takie zdanie, Ania, żaden człowiek i żadna emocja nie może stać przed Bogiem. I pamiętaj, mówię, że jeśli będziesz troszczyła się o Królestwo Boże, wszystko inne będzie ci dodane.
A ja mówię, Agnieszka, wiesz co, wolę to, mówię, idę na tą próbę, nie? Poszłam na tą próbę. Okazało się, że byłam głosem, którego oni potrzebowali do uwielbienia. Bo one miały takie wysokie głosy, a brakowało tego niskiego. Okazało się, że mam bardzo niski głos, nawet nie wiedziałam. A zawsze myślałam, że wtedy fałszuję, okazało się, że to było to, kiedy śpiewałam dobrze. Więc jakby Agnieszka nas zaczęła właśnie prowadzić w tym uwielbieniu. I właśnie dzięki temu, że ja byłam jakby właśnie też w tym Kościele Zwycięstwo, a osoba latami odnoszono Ewangelię, ja właśnie poznałam też ludzi, którzy bardzo mocno jakby też, no właśnie Artur w dużej mierze, ja też jakby przednio się otworzyłam wtedy i pamiętam, że on, nawiązując właśnie do uwielbienia, że zdarza się coś takiego jak duchy oskarżenia. I ja mówię, wiesz co, ja się w ogóle z tym zmagam w tej relacji. I pamiętam, że on mówi, przyjdź na rozmowę, bo to nie jest tylko na chwilę. I pamiętam, że ja wtedy poszłam do Artura jakoś na początku lipca chyba, właśnie krótko potem jakby miała dołączyć do uwielbienia. I ja po prostu wtedy realnie przyznałam, że mówię, tak, to jest mój problem. Po prostu ja czuję się oskarżana i to nie jest z Boga, bo bardzo też myślałam, że ta relacja jest po prostu z Boga, a nie była. I pamiętam, że wtedy jakby od tego momentu zaczęła się właśnie taka duża zmiana we mnie, bo ja też jakby zaczynałam nabierać takiej w ogóle odwagi tego, kim jestem i że ja nie muszę się poświęcać, że ja nie muszę robić niczego, żeby zasłużyć na czyjąkolwiek miłość, zwłaszcza miłość człowieka. I pamiętam, że właśnie krótko po tym w sumie Konrad podjął decyzję, że jednak się rozstajemy. Ja mówię, Boże, dzięki Ci. Pamiętam, właśnie nawet zaczęłam modlić, że Boże, uwolnij mnie od tej relacji, bo ja sama nie potrafię. Bo jest coś takiego, co ja jestem bardzo mocno związana tym. I właśnie pamiętam, że też krótko po nawróceniu, jakby miałam taki właśnie czas takiej mega euforii, takiego wow, super, a później przyszedł taki czas, kiedy ja mówię, Boże, ja chyba w ogóle nie jestem nawrócona. Ja w ogóle tak właśnie nie narodziłam na nowo, zaczęłam to w ogóle bardzo mocno podważać, ale też przez to jakby zaczęłam gdzieś tam znów jakby tak szukać Boga, żeby go jeszcze lepiej poznawać. I też pamiętam taki czas, kiedy zaczęłam w ogóle tak się kręcić w ogóle wokół czegoś, tak jakby biegałam to tu, to tam, bo to zawsze było, nie? Nagle się okazało, pamiętam też takie słowa Agaty, że uspokój się, przestań biegać, bo to twoja głowa biegnie. Ja, to głowa mnie wyprzedziła, więc stwierdziłam, że się uspokoję. I też właśnie pamiętam, że Artur często się też jakby modlił ze mną i on też dużo takich słów do mnie mówił, takich proroczych, a ja miałam zawsze taką spinkę, to tak, to już, to nie już. To może to wezmę, a może to on zawsze mówi, no bierz jakieś rzeczy na warsztat, Bóg ci pokaże. Ja mówię, kurczę, to nawet ta odnowa mi się tak jakby mi wyrastała cały czas, że ja tam miałam jakieś rzeczy, jakby z tym się zaczęłam w ogóle miksować. I czułam tylko taką rzecz, że Bóg po prostu chce, żebym ja skupiła się na tym czasie, który właśnie był w 2017 roku, właśnie tej czasu tego odnowy, żebym ja w ogóle się wyczyściła z tego. I ja pamiętam, że wtedy jak się uspokoiłam, to podjęłam decyzję, że dobra, Boże, ja się muszę tym zająć. I pamiętam, że tak jakby znowu kręciłam, że jakby szukałam rzeczy, ale właśnie kiedyś Bóg mi bardzo mocno pokazał w tramwaju, że po prostu mam nieprzebaczenie. Ja mówię, dobra. Wiedziałam, że temu właśnie chłopakowi, z którym byłam, ja mówię, dobra, Boże, nie? To ja w ogóle przebaczę, nie? No bolało strasznie, ale wtedy podjęłam decyzję, że ja mu chcę przebaczyć, że ja go w ogóle puszczam wolno, że ja mu zwracam tą wolność, którą gdzieś tam po prostu się uwiązałam do niego bardzo mocno. I pamiętam, że też w modlitwie w ogóle to poodcinałam. I pamiętam, że od tego czasu jakby rozpoczął się w ogóle taki proces we mnie, że ja, na później też przyznałam, że ja w ogóle go nienawidzę. Że było mi to, ale po prostu to mi ze mnie aż wyrywało. Pamiętam, że Agatka się nadal modliła i powiedziała takie zdanie, że Boże, pokaż jej to, co ona wyparła. Ja po prostu pamiętam, przyjechałam sobie po nabożeństwie, uwyłam się tak, jeszcze właśnie dzwoni do mnie brat w Chrystusie, mówi, co robisz? Ja mówię, ryczę. Ja mówię, to może nie przerywam. Mówię, nie, spoko tam radę, nie? Się ogarnę. No więc się ogarnęłam. Pamiętam, że właśnie od tego momentu, jak ja zobaczyłam w ogóle, ile to nieprzebaczenie, ile ono zabrało po prostu rzeczy w moim życiu, jak bardzo ono w ogóle mnie tak zdusiło i zgnębiło. I w momencie, kiedy ja przebaczyłam, jak Bóg po prostu dał mi kolejną rzecz, nie mówiła, że teraz masz to. I pamiętam, że też jakiś czas temu podjęłam decyzję, że zmierzę się ze swoją przeszłością, no, między innymi właśnie z tą pseudo-wspólnotą, bo wiedziałam, że to mnie dojechało strasznie. Po prostu też podjęłam decyzję, że Boże, strasznie mnie to boli, bo naprawdę bolą mnie te rzeczy. Ale mówię, ja chcę po prostu w tym iść. I pamiętam, że wtedy nie mogła na to nauczanie, ale wysłuchałam je przez internet. I później się rozpisałam sobie rzeczy. I mówię tak, Boże, ja wierzę w to, że ten proces się rozpoczął. I jakby wtedy doświadczyłam tego, że proces uleczenia mnie z tego się rozpoczął. Ale też mam taką, jakby zawsze właśnie taką fiksację, nie, że to już, że to jeszcze nie spadło na mnie, a to coś tam, nie, że właśnie tak się zakręcałam. Zresztą myślałam, że będę musiała się nad rzeczami jakby tak pastwić. Ale kurczę, jest łaska. Więc nie muszę się pastwić na sobie, nie muszę tego psychologicznie załatwiać albo pedagogicznie, bo mam taką wiedzę, więc mówię, nie skorzystam sobie może jednak w tym przypadku. Więc no, chcę wam powiedzieć, że naprawdę Jezus zmienił moje życie. Ja kiedyś byłam właśnie bardzo taką buntowniczą osobą, bardzo taką właśnie silną.
Ale ja wiem, że teraz ta siła jest siłą z nieba, a nie siłą moich sił ludzkich. Dzisiaj też była ta piosenka, tak pomyślałam sobie, Boże, to jest o mnie, że nie swoją siłą. Więc Jezus żyje, On żyje w moim życiu. Boże, ja modlę się o tych ludzi, którzy będą słuchali tego świadectwa. Ja chcę, Boże, abyś Ty przekonywał ich o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Bo Twoje przyjście jest bliskie. Boże, nie wszyscy ludzie z moich znajomych, którzy będą tego słuchali, nie patrzą na mnie jak na dziwaka. Bo to oni są w błędzie, a nie ja. Bo prawda jest po mojej stronie, a nie po ich. To, że ktoś wmówił Ci, że w Kościele katolickim jest Bóg, to Cię oszukał. On Cię oszukał. To nie jest Chrystus. To nie jest Chrystus, którego zwiastuje Ewangelia. To nie jest On. To nie jest podróbka. Ja nabrałam się na wiele podróbek w swoim życiu, bo miałam też taki mechanizm, że biegłam za wszystkim, co miało tylko podtekst Boga. Też przez to się bałam w ogóle wchodzić właśnie do Kościoła Mocy. Mówię, kurczę, jeśli znowu się pomylę. Ale nie, ja się nie pomyliłam. Ja wiem, że jestem we właściwym miejscu. I mówię na to amen. Brawo. To twoje życie wypełnia nas. Przepraszam, czy ta kobieta, co ci zwiastowała Ewangelię, to może miała mnie ta Nusia? Tak. Tak, coś czułem.